Spotkać Boga w sercu miasta to tytuł kończący się właśnie sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Świeckich. Spotykając się z jej uczestnikami, papież zwrócił uwagę, że ponad połowa ludzkości mieszka dziś w miastach. Wpływa to silnie na mentalność, kulturę, style życia, często sprzeczne z Ewangelią. Miasta dają wiele możliwości, ale niosą też z sobą liczne zagrożenia, prowadząc do dehumanizacji i braku międzyludzkich relacji. Wobec tej smutnej scenerii musimy zawsze pamiętać, że Bóg nie porzucił miasta, On w nim mieszka. Tytuł waszej sesji ma właśnie podkreślić, że można spotkać Boga w sercu miasta. Tak, mówił papież, Bóg nadal jest obecny także w naszych miastach, tak zagonionych i roztargnionych. Konieczne jest zatem, byśmy nigdy nie popadali w pesymizm ani defetyzm, lecz patrzyli na miasto oczyma wiary. A Bóg nie jest nigdy nieobecny w mieście, bo nie jest nieobecny w sercu człowieka. Bowiem obecność Boża towarzyszy szczeremu poszukiwaniu, jakie podejmują osoby i grupy, aby znaleźć oparcie i sens dla swego życia. Kościół, kontynuował Franciszek, chce być na służbie tego szczerego poszukiwania, które jest w tylu sercach, otwierając je na Boga. Przede wszystkim wierni świeccy powołani są, by wychodzić bez lęku i iść na spotkanie ludzi miasta w ich codziennych czynnościach, w pracy. Pojedynczo i jako rodziny, razem z parafią czy z ruchami kościelnymi, do których należą, mogą oni przełamać mur anonimowości czy obojętności, która często niepodzielnie panuje w miastach. Chodzi o to, by znaleźć odwagę do zrobienia pierwszego kroku i zbliżenia się do innych, by być apostołami swojej dzielnicy, powiedział Ojciec Święty.